Hejka, z tej strony Boilu. Serdecznie Was witam. Kontynuujemy sobie naszą serię Miłe Historie. Jak widzicie, znowu jesteśmy u Niny, ponieważ chcę dokończyć już ten wątek tej ciąży. Więc myślę, że już w następnym odcinku pójdziemy gdzieś indziej, nie wiem, może do biedaków, albo do przyjemniaków, albo nawet i może i do Kasandry. Bo tam też wiele będzie się działo. No to co, w takim razie zaprosimy sobie za chwileczkę Mortimera, żeby przyszedł, zaprosimy go na jakąś herandeczkę, żeby przyszedł, zobaczył jej brzuszek, no i widział, w jakim jest stanie. Tak sobie myślę, że znaczy inaczej, jakby chciałabym dzisiaj znowu jakby podkreślić to, że będziemy się starali o to, żeby los dziecka Niny i Dona niekoniecznie był dobry, w sensie może też nie tragiczny, bo to nie o to chodzi, ale żeby był całkowicie odmienny niż życie córki Dona i Kasandry. Generalnie, wiecie, ja nie lubię unieszczęśliwiać Simów. Dobra, Mortimer. No i przyjdzie pewnie za chwilkę do nas. Nie lubię unieszczęśliwiać Simów, ale jakby to wynika, wiecie, z historii. Czasami musi nam się przydarzyć coś złego, żeby później ten los nam się odmienił. A po prostu też chodzi o to, że Nina ma całkowicie inne priorytety niż na przykład Kasandra, która ma pragnienia stworzenia rodziny, prawda? Więc dwie całkowicie różne osobowości. No i tak sobie też pomyślałam w ogóle, że jeżeli chodzi o o imię w ogóle dla dziecka, no jest to coś ważnego i wymyśliłam sobie coś takiego, że, znaczy inaczej, szukałam też tam w jakichś takich, jakby to powiedzieć, na jakichś różnych stronach internetowych właśnie odnośnie imion, jakieś znaczenia i tak dalej, szukałam dwóch znaczeń. Mniej więcej na przykład czegoś związanego z, nie wiem, z łakomstwem, z takim jakimś zyskiem, z takim jakimś, nie wiem, może nawet nie, że z zyskiem, ale z takim po prostu, wiecie, że nadmiar czegoś. No i szukałam jeszcze, nie wiem, może na przykład ktoś jest nieszczęśliwy, nie wiem, jakiś zły, smutny. I jeżeli chodzi na przykład o dziewczynkę, to znalazłam tylko i wyłącznie, jakby szukając to, o co mi chodzi, znalazłam na przykład imię Lukrecja, którą oznacza jakby zysk, korzyść, łakomstwo. I tutaj chodzi mi o łakomstwo pod właśnie tym względem, że po prostu nie umiesz się zadowolić jednym facetem i tutaj, wiecie, romansuje z drugim, nie? A jeżeli chodzi o chłopca, to niestety nie znalazłam takiego odpowiednika, ale znalazłam za to imię Tristan, tylko że nie jest to imię polskie. To znaczy Lukrecja, to ja też się chyba nie spotkałam, żeby gdzieś to w Polsce ktoś był, ale pewnie się znajdzie ktoś taki z takim imieniem. No w każdym razie Tristan oznacza huk, krzyk lub kogoś smutnego. I dlatego albo będzie Tristan, albo będzie Lukrecja. Generalnie nie wiem, jakie wy macie do tego podejście, ale ja na przykład lubię dawać Simom, generalnie zawsze, o kurczę, czas nam już upływa, co ja tu robię, zagadałam się, kurde. Chodzi o to, że, dobra, może nam się coś jeszcze uda zrobić tutaj z nim. Chodzi o to, że ja lubię nadawać polskie imiona, bo to mi wtedy daje takie większe poczucie, że wiecie, że to się dzieje, naprawdę bardziej się potrafię w ogóle wczuć w to. Ktoś, kto nie gra w Sims, niekoniecznie to zrozumie, bo jak będę o tym gadać, to ktoś tak, wiecie, to jest tylko gra, nie? Ale dla mnie to ma jakieś takie znaczenie pod tym kątem, że jednak bardziej się potrafię w to wczuć. No i muszę wam powiedzieć, że
Aj, chyba nam się tutaj nic z tej randki nie uda, nic więcej. Zagadam się, to nic. Ważne, że ją widział w ciąży. No w każdym razie, jakby wracając do tematu. Ja generalnie nie lubię na przykład Simsów unieszczęśliwiać i jest to też dla mnie w jakiś sposób coś nowego, ale wiedząc, że tutaj gram sobie i wy to oglądacie, no to wiem, że to też musi być w jakiś sposób dla was ciekawe, że to nie może być jakieś nudne i tak dalej. No i w ogóle tak jak w życiu, no nie zawsze jest dobrze, nie zawsze jest szczęśliwie, co nie? Ale przez to też jakby ta gra staje się ciekawsza, nie? I tak jak mówię, coś się dzieje złego, ale później możecie to przemienić jakby w drugą stronę. No i tak, w ogóle powiem wam szczerze, że granie z wami, jakby widząc, że ktoś mnie ogląda, mam nadzieję, że tak jest, mam 8 subskrybentów, także wow, mega się cieszę. Jeżeli mnie oglądasz, to wiedz, że jesteś moją motywacją i bardzo ci za to dziękuję. Naprawdę o wiele lepiej się gra, w sensie ja ogólnie lubię grać w Simsy i zawsze mi to sprawia przyjemność, ale to jest jakaś taka dodatkowa motywacja, nie umiem tego nazwać. To jest coś takiego, że bardziej mi się chce starać dla was po prostu. No dobra, kurde, znowu się rozgadam. No dobra, zajmijmy się tutaj tym Mortimerem. Plany na następne godziny, że tak powiem, to jest taki, że pójdziemy sobie na parcelę publiczną z Donem, w sensie na randkę. Trochę się tego obawiam, bo boję się, że przełapie nas Mortimer, a nie chciałabym tego po prostu po raz kolejny. Ale jeżeli nawet tak się stanie, to najwyżej, nie wiem, nie zapiszemy tego i tyle. Bo jakby to nie o to chodzi. Mi chodzi o to, żeby pokazać jakby stronę prawdziwe oblicze Niny pod tym kątem, że nieważne, czy jest w ciąży, czy nie, czy jakaś chora, czy zaręczona, nieważne. Ważne jest romansowanie, jakaś tam zabawa i tak dalej. Jakby o tym chodzi, to jest pierwsza kwestia. A druga kwestia, jakby żebyś się pokazała na mieście właśnie też z takiej strony, wiecie, że no co to jest, że tak powiem, za matka, skoro zamiast, nie wiem, leżeć, odpoczywać, to się szlaja gdzieś na randkę. W sensie, nie zrozumcie mnie źle, nie chodzi mi o to, że to jest coś złego ogólnie, bo jak kobieta w ciąży na przykład czuje się dobrze, no to czemu nie? Ale jakby chodzi o ten kontrast Cassandra i Nina. Na takiej zasadzie. To jakby to, o to w tym chodzi. I żeby też, wiecie, jakby ludzie mieli, takie mieli wyrobione zdanie, że Nina po prostu jest taka rozwiązła. O. No bo tak jak mówimy, no jest z jednym w ciąży, a z drugim jest zaręczona, nie? Więc na takiej zasadzie. No i oczywiście poczekamy, wiadomo, do porodu, nie? Tak samo. Ciekawi mnie, czy będzie dziewczynka, czy będzie chłopczyk. Fajnie by było, gdyby to była dziewczynka, bo no to tym bardziej by było widać ten kontrast między dziećmi. Ale niekoniecznie, no zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Co nam los da, to będzie. No chyba, że będą bliźniaki, też w ogóle będzie kombo. No dobra. No myj się, myj i tyle. Która jest godzina? Niech on idzie już może powoli. Albo dobra, może niech coś zjedzą. Idzie ona? Aha, dobra, się kąpię jeszcze. No dobra, idzie. Z jednej strony to jest takie, może wiecie, na siłę robione, ale w sensie z tym Mortimerem, nie wiem, jakie macie odczucia.
No ale wydaje mi się, że wiecie, że takie sytuacje tak naprawdę się w życiu zdarzają, nie? No właśnie o to chodzi, to jest życie. Jeden. Niech ona coś zje. Bo za chwilę nam tu padnie. Ciekawe, przypali czy nie przypali? O, to jest pytanie. Ale nie, udało jej się, nie. Spoko. No dobra, zjedz se Kubito. O-o. No dobra. Chyba musi się zdrzemnąć. Chociaż nie. Wpiszemy sobie tutaj kodzik, żeby ją szybko jakoś ożywić. Gdzie jest ten Mortimer? Co on robi? A, tutaj. No ona niestety nie może wejść tutaj do niego, do tej wanny się wymoczyć. Dobra, idźcie może stąd, kurde, zimno jest. Co wy wyprawiacie? Za chwilę będziecie cali zimni. Dobra, szybki Zeus i spadamy stąd. No idź, chłopie, kurde. Nie można go zawołać. No idzie. W sumie to ona już jest powoli u schyłku swego życia, nie? Ale chyba... ja czekam na to, żeby do domu wrócił Aleksander. No i on wtedy jakoś umrze. Już będzie tak akurat przy końcu samym. No dobra, pożegnam się z nim za chwilę. No i tyle, no ileż może u niej tutaj siedzieć? Bez przesady. W sumie to tak jakby miał romans ze swoją córką, nie? No ale okej. No dobra, no to co? Spotkamy się chyba już na parceli publicznej z Donem, wiecie? Żeby was tutaj nie przyciągać i żeby wam po prostu się nie nudziło. Także widzimy się na parceli. No dobra, jesteśmy sobie na parceli z Donem. Miejmy nadzieję, że no nie przełapie nas Mortimer. Mam nadzieję, że tak nie będzie. No dobra, zajmiemy się tym Donem. No, za chwilę pójdziemy na Barabara, co będziemy czekać. A tym bardziej nie będziemy, wiecie, kusić losu, żeby im, że im dłużej tutaj będziemy, tym będzie większa szansa na to, że spotkamy Mortimera, nie? Bez sensu. Już co chwilę są jakieś zdrady, już w pewnym momencie
można się tym przejeść, że tak powiem. To jest prawdziwa matka ciężarna. Idzie se na randkę do jakiegoś klubu, zamiast leżeć i odpoczywać. Typowa Nina. No dobra. Oj, 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 idzie pani za deska. Może z tego za chwilę być jakaś afera. Aha, no właśnie, tego się, tak myślałam. Ej, ale patrzcie, to jest niesamowite, ona pobiła kobietę w ciąży, to jest kolejna patola. Ja pierdzielę, jak od razu spadła randka na kiepską. Ja cię kręcę. No to fajnie. Ale dobra, jedziemy do domu, bo nie spotkaliśmy Mortimera. Jakby wrażenie zostawione, także co? Jedziemy. Nie będziemy kusić po prostu losu. Dobra, to on idź już tam. Lecimy do Niny. Dobra, zejdźcie z tej ulicy, bo za chwilę jeszcze was coś przyjedzie i tyle. Ciekawe. Właśnie, wiecie co? Brakuje mi czegoś takiego w dwójce, bo nie pamiętam, jak jest w trójce, czy tam czwórce, ale brakuje mi tego, że na przykład, wiecie, ona jest w ciąży, i na przykład będąc w związku z Mortimerem, teoretycznie, bo ja wiem, że rzeczywistość jest inna, ale teoretycznie powinno być tak, że wiecie, dziecko jest jego, nie? Narzeczeni, la la la, bla bla bla, kochają się i dziecko jest jego, nie? Ale no jak się dziecko urodzi, to jakby wspomnienie, że urodziło się dziecko, będzie miał Dawn, nie Mortimer. A przecież będzie to dziecko, więc Mortimer, no wiecie, automatycznie będzie wiedział, że ona musiała go zradzić, no bo jakby nie pojawia mu się to wspomnienie. Wiecie, o co chodzi? To jest jedyna taka właśnie coś, co takie coś, co jakoś tam nie oddaje takiego rzeczywistego stanu na przykład, nie? No ale to nic. Jakby trzeba się zadowolić tym, co jest. A i tak, jak dla mnie dwójka, to jest po prostu... Uwielbiam. Uwielbiam. Dobra, niech se troszkę poromansują, no i też pójdą na małe co nieco. Jak z Mortimerem, no to Dawn nie może być gorszy, nie? To jest w sumie śmieszne, to śpiewaj. Nie wiem, czy często to używacie, ale to jest takie...
Śmieszy mnie to ogólnie. Takie, to jest takie rozbrajające. Dobra, czas upływa. Lećcie na górę. I z tym brzuchem wielgachnym. Ja cię kręcę. Boże, jak oni tam szaleją. Dobra, niech się może prześpią trochę. Tak się właśnie zastanawiam, czy ich później razem spiknąć na starość jako małżeństwo. Czy mimo wszystko zostawić ich jako osobni kochankowie. Nie wiem, dajcie znać w ogóle, co myślicie na ten temat. Aha, no tak, standardowo. Musieli się obudzić. Ale przynajmniej Nina się pójdzie wysikać. W sumie przydałby się jeszcze coś zjeść. Skoro i tak już wstali, wyspani. Matko, jaka ta wanna jest brudna, teraz to tak dopiero zauważyłam. Jakoś tak bardziej to widać. Co on ma z tą skakanką? Ja cię kręcę. No świetnie. Dobra. Możecie jeszcze trochę poromansować. Szkoda, że on sam nie może jakby dotknąć brzuszka, tak pogładzić i tam gadać do brzuszka, no ale cóż. No bo dzieciątko jest jego. O, takie to słodkie. Nina jest po prostu w tym dobra. Chociaż w sumie, czy ja wiem, z drugiej strony ma tylko dwóch kochanków. Jeszcze się zastanawiałam nad tym, czy by jakoś jej tam nie spiknąć z Danielem, przyjemniakiem. A co? Skoro on jest chętny na romanse, to czemu tego też nie wykorzystać, skoro ona też jest chętna. No bo wiecie, tam Daniel to się zaczął rozkręcać, o ile pamiętacie. Dobra, Don też przyjdzie na to jedzonko. No idzie, dobra. Aha. Nieźle to wygląda. Taka wysoka ciąża i kieliszek, nie? Pytanie, co tam jest? Czy wiecie, w domyśle jakiś szampan, czy po prostu soczek jakiś? No dobra, koniec tego dobrego. Już dość u niej się wybawił. O 7 przecież ma pracę. 7 czy 8, już nie pamiętam.
No i co? No po prostu poczekamy do narodzin dziecka. Zobaczymy, co to będzie. Oj, oj, oj. O, kto tam idzie? O, Mortimer, jeszcze lepiej. O, nowy członek, okej. Czyli jest jedno dzieciątko. A nie na przykład bliźniaki. Uwaga, chwila prawdy. Okej, chłopiec. No to jak chłopiec, to tak jak wam mówiłam, Tristan. Bo skoro tak wyczytałam i tak ma być, no to niech będzie smutnym chłopcem. Oczywiście to się później, mam nadzieję, jego los jakoś tam odmieni, ale wiecie, dla mnie imię ma znaczenie po prostu. Imię ma znaczenie, imię nadaje jakby takie unikalne coś dla kogoś. W sensie ja wiem, że są jest jakby wiele ludzi o tym samym imieniu, ale mimo wszystko. Dobra, co? No to trzeba nakarmić Didzię małą. No i ja myślę, że będziemy sobie powoli kończyć ten odcinek. Tak jak mówię, no w następnym odcinku już raczej będziemy u kogoś innego. Jeszcze nie wiem, czy u Kasandry, czy u biedaków. Dajcie znać, jeżeli macie ochotę na coś konkretnego. No i będziemy kombinować dalej, co tam z nimi począć. Dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną. Oczywiście zachęcam was do śledzenia tego kanału, śledzenia tej serii. Serdecznie was oczywiście zachęcam do subskrypcji tego kanału. Będzie mi bardzo miło. No i co? Miłego dnia.